Zbliża się termin wypłacania 14. emerytury. Świadczenie w wysokości 2650 zł brutto trafi do niemalże 7 milionów osób. Stabilna jesień życia, stabilne świadczenia finansowe. Tymi słowami minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg podsumowała 8 lat polityki senioralnej. Przez ten czas wzrosła kwota waloryzacji emerytur. Wprowadzono także 13. i 14. emeryturę. 14. emerytura na stałe i wysokość tego świadczenia w tym roku jest wyższa. To aż 2650 zł brutto. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że świadczenie w pełnej kwocie otrzyma blisko 7 milionów osób. Do 2 milionów uprawnionych trafi kwota pomniejszona, zgodnie z zasadą złotówka za złotówkę. Kwota dotycząca później wpływu na zastosowanie zasady złotówka za złotówkę jest ustalona od pobierania głównych świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego, a więc tutaj nie ma znaczenia na przykład dochód z aktywności, bo o to też pytają nas przecież osoby pobierające, oczekujące na te świadczenia. Wypłaty zaplanowano w terminach wypłat emerytur i rent, tak więc pierwsi seniorzy mogą spodziewać się wyższego przelewu już jutro. Kolejne terminy to 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września. Emeryci nasi nie składają żadnych wniosków. Świadczenie nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się na przykład o pomoc społeczną. Czternastka jest też wolna od zajęć komorniczych.